Niech Pan obdarzy Was spokojem. Sobota, 18 lutego, szóstego tygodnia okresu zwykłego. W pierwszym czytaniu nagle i bardzo niespodziewanie przeskakujemy z Księgi Rodzaju do Listu do Hebrajczyków. Choć wydaje się, że to jest bardzo niespodziewany przeskok między księgami, to jednak zakres tematyczny jest podobny. Moglibyśmy powiedzieć, że w jakiś sposób ten list do Hebrajczyków podsumowuje to, co słuchaliśmy przez cały tydzień. Wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy. Jest mowa o wierze, a właśnie w tych pierwszych słowach Pisma Świętego na kartach Księgi Rodzaju widzieliśmy ludzi wiary, którzy uwierzyli i za Bogiem poszli. To dzięki niej przodkowie otrzymali świadectwo. Ci przodkowie. Są wymienieni oczywiście dzisiaj w tym liście do Hebrajczyków i znamy ich z tych minionych czytań. Dzięki wierze Abel złożył Bogu cenniejszą niż Kain ofiarę, za co otrzymał świadectwo, iż jest sprawiedliwy. Potem mamy mowę o Henochu, o którym nie czytaliśmy, ale też go znamy. Właśnie przez wiarę Henoch został uniesiony, aby nie oglądał śmierci, i później przez wiarę Noe został pouczony cudownie o tym czego jeszcze nie można było ujrzeć i pełen bojaźni zbudował arkę aby ocalić swą rodzinę widzimy te postacie czy jakby ten fragment listu do hebrajczyków podsumowuje zbiera i mówi to wszystko działo się przez wiarę że wiara jest poręką tych dóbr których się spodziewamy dowodem tych rzeczywistości których nie widzimy i kiedy przechodzimy do ewangelii to widzimy że apostołowie widzą to już nie jest do końca tylko wiara, czyli właśnie coś, czego nie widzimy, ale się spodziewamy, ale tutaj już mamy dowód. Oni widzą Chrystusa przemienionego, czyli widzą Chrystusa jako syna Bożego, już nie tylko wspaniałego, wyjątkowego nauczyciela, jako mistrza, jako przewodnika, ale widzą go jako syna Bożego i później to przekazują, bo przecież tak mówili z do Hebrajczyków. Właśnie, że to jest dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy, a oni teraz mają dowód. Dowód, z którym pójdą, dowód, o którym będą opowiadać. Oczywiście przez chwilę Pan Jezus mówi, żeby nic o tym nie mówili, żeby tego nie rozpowiadali, ale przyjdzie czas, kiedy będą mówić. Teraz widzą Chrystusa w sposób wyjątkowy, w sposób nowy i byśmy powiedzieli w jakiś sposób pewny. Pewny co do tego, że On jest Synem Bożym. To jest umocnienie dla nich, choć widzimy, że nie do końca to wykorzystali. Chodzi o tę sytuację pod krzyżem, kiedy Piotra i Jakuba nie było, ale był za to Jan. I widzimy, że potem właściwie im się to przypomni, właściwie będą potrafili to zinterpretować i właściwie będą potrafili to przekazać. O tym, że Jezus jest tym Mesjaszem spodziewanym, oczekiwanym, że jest Synem Bożym. Apostołowie widzą i mają dowód, i o tym opowiadają, i to głoszą. No, dla nas pozostaje uwierzyć im na słowo, bo podobnie jak w liście do hebrajczyków, no właśnie, będziemy mogli mówić o wierze. Wierze tym, którzy mi powiedzieli, którzy przekazują i którzy spisali. Ale jednocześnie jesteśmy zaproszeni na modlitwie, w sposób szczególny też do spotkania z Chrystusem, do odkrywania Go, żeby ta nasza modlitwa była również tą górą przemienienia, gdzie zaprosi nas Chrystus, Idzie odkryje, pokaże i powie tak, to jestem ja. Niech Pan mógł dzisiaj wobec nas się przemienia, niech objawia, niech nas umacnia w naszej wierze, a my bądźmy tymi, którzy będą umacniać i przekazywać tą wiarę innym. Pan z Wami, niech Was błogosławi, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.